Film rozpoczyna się na wybrzeżu Malty, gdzie widzimy rybaka wyruszającego na morze w swojej małej łodzi. Ostrożnie przepływa przez wodną jaskinię i dociera na otwarte morze. Po pewnym czasie atmosfera na morzu dramatycznie się zmienia, a gęsta mgła pojawia się znikąd, zasłaniając widok. Mężczyzna postanawia wrócić na wybrzeże, ale coś zderza się z jego łodzą, powodując jej gwałtowne wstrząsy. Rybak potyka się i prawie wpada za burtę, ale udaje mu się złapać równowagę w ostatniej chwili. Kilka chwil później zauważa większą żaglówkę dryfującą bez celu w oddali. Gdy się zbliża, dostrzega nazwę łodzi – ILS. Wielokrotnie woła do kogoś na pokładzie, ale nikt mu nie odpowiada. Zaintrygowany, postanawia zbadać sprawę i przed przeskoczeniem na większą łódź przywiązuje swoją małą łódź liną. Wchodzi na pokład ILS i ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że jest pusta. Jednak na statku znajdują się podstawowe zapasy, takie jak jedzenie i woda. Rybak znajduje również radio i próbuje skontaktować się z kimś, ale ponownie nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Po pewnym czasie decyduje się opuścić statek i wychodzi na pokład, ale ku swojemu przerażeniu odkrywa, że jego mała łódź zniknęła, mimo że była mocno przywiązana. Sięga po lornetkę, aby poszukać swojej łodzi, ale mgła wciąż jest gęsta, więc nic nie widzi. Wkrótce mgła się rozwiewa, ale jego łodzi nigdzie nie ma. Próbuje uruchomić silnik Aeolusa, aby skierować łódź w stronę wybrzeża, ale niestety silnik nie działa, a on nie ma pojęcia, dokąd zmierza łódź. Następnie rybak schodzi pod pokład, gdzie zauważa, jak drzwi do łazienki nagle same się zamykają. Nie zwraca na to uwagi i otwiera je ponownie. Używa mapy, którą znalazł, aby spróbować określić swoje położenie. Następnie wraca pod pokład, aby wziąć narzędzia do naprawy silnika. Po pewnym wysiłku udaje mu się naprawić silnik i skierować łódź w stronę wybrzeża, co daje mu pewną ulgę i zaczyna wierzyć, że jego szczęście się zmieniło. Próbuje wezwać pomoc przez radio, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Zirytowany, próbuje oddać mocz do morza, ale jeden z żagli uderza go, niemal zrzucając za burtę. Na szczęście łapie się poręczy i wraca na pokład. Ponieważ nadal musi się załatwić, udaje się do łazienki, ale gdy zaczyna oddawać mocz, drzwi same się zamykają, co go dezorientuje. Myśli, że to tylko wiatr i ignoruje to, ale po oddaniu moczu nie może wyjść z łazienki. Rozpaczliwie próbuje otworzyć drzwi, ale wydaje się, że są zamknięte od zewnątrz. Wyjmuje monetę z kieszeni i próbuje nią przekręcić zamek, ale to nie działa. Otwiera szufladę za lustrem i jest zszokowany, widząc w środku plamy krwi. Jednak nie myśli o tym zbyt wiele i zamiast tego bierze nożyczki. Próbuje nimi odblokować drzwi, ale bez powodzenia. Wkrótce potem słyszy głos w radiu, który informuje go o nadpływającym statku towarowym i nakazuje skierować swoją łódź, aby uniknąć kolizji. Rybak zauważa małe okno w łazience i otwiera je, widząc zbliżający się duży statek. Gorączkowo próbuje zwrócić na siebie uwagę, wystawiając rękę i rzucając ubraniami, ale bez skutku. Próbuje nawet wystawić głowę przez okno, ale jest za małe i nie może się przez nie przecisnąć. Chwilę później zauważa linę wiszącą z okna łazienki i rzuca ją do wody. Lina zaplątuje się w śrubę napędową, spowalniając żaglówkę i unikając kolizji. Niestety lina oplątuje mu szyję i zaczyna go dusić. Po intensywnej walce udaje mu się poluzować linę, ale traci przytomność na podłodze w łazience. Po pewnym czasie budzi się i słyszy hałas na zewnątrz. Myśli, że to ktoś i woła o pomoc, ale nikt nie odpowiada. Odkrywa, że lina została przecięta, a łódź zaczyna nabierać wody. Wkrótce łazienka również zaczyna się zalewać, ale ku jego zaskoczeniu okazuje się, że to słodka woda. Mężczyzna podejrzewa, że ktoś z nim igra i błaga, aby go uwolnili. Wyjaśnia, że nie chciał niczego ukraść, a jedynie przyszedł tu sprawdzić, co się dzieje. Niestety, nikt ponownie mu nie odpowiada. Ponieważ jest odwodniony, pije trochę słodkiej wody, ale szybko przestaje ona napływać. Wieczorem łazienka znowu zaczyna się zalewać, ale gdy próbuje się napić, odkrywa, że tym razem to woda morska, co go przeraża. Chwyta mały dzbanek, aby wylewać wodę małymi porcjami. Na dodatek niespodziewanie rozpętuje się burza, powodując gwałtowne kołysanie łodzi. Mężczyzna próbuje chwycić cokolwiek, aby uniknąć obrażeń, ale jest kilkakrotnie uderzany. Poziom wody w łazience również nieustannie się podnosi. Działając szybko, mężczyzna próbuje przeciąć linę sterującą żaglem za pomocą małego ostrza, ale przypadkowo kaleczy palec, krzycząc z bólu. Mimo to nie poddaje się i ostatecznie udaje mu się przeciąć linę. Po opuszczeniu żagla łódź przestaje się poruszać, co przynosi mu pewną ulgę. Następnie zamyka okno i wciska się do zlewu, aby uniknąć utonięcia, zanim zapada w sen. Następnego ranka, gdy rybak się budzi, zdaje sobie sprawę, że poziom wody sięgnął jego szyi, a jego ciało jest całkowicie zziębnięte. Nie mając innego wyjścia, zaczyna kopać w drzwi, ale te ani drgną.
traci wszelką nadzieję i zaczyna wierzyć, że umrze w tym miejscu. Jednak kilka chwil później nagle słyszy kliknięcie, a kiedy zbliża się do drzwi, okazuje się, że są otwarte. Mężczyzna wierzy, że ktoś celowo go torturuje i rozgląda się za nimi, ale nikogo nie widzi. Następnie udaje się na pokład, gdzie znajduje kilka boi. Wie, że łódź wkrótce zatonie z powodu przecieku, więc wymyśla plan. Przymocowuje boje do jednych z połamanych drzwi i przygotowuje prowizoryczną łódkę. Niedługo potem opuszcza nowo stworzoną tratwę na wodę i wsiada na nią. Płynie na krótką odległość i czeka, aż ILS zatonie, ale to nie następuje. Po pewnym czasie zdaje sobie sprawę, że łódź nie zatonie, więc wraca na pokład. Następnie rybak naprawia przeciek, aby zapobiec dalszemu wlewaniu się wody do łodzi. Buduje prostą pompę wodną do odprowadzania wody z kabiny i reperuje kadłub. Ponownie używa radia, zostawiając kilka wiadomości z prośbą o pomoc, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Niedługo później, gdy jest pochłonięty naprawami, zauważa w oddali płynący frachtowiec. To daje mu nadzieję, więc szybko wsiada na swoją prowizoryczną tratwę i zaczyna płynąć w kierunku frachtowca. Jednak chwilę później, gdy się odwraca, dostrzega, że ILS pędzi w jego stronę z pełną prędkością. Mężczyzna próbuje płynąć szybciej, ale uświadamia sobie, że nie może uciec. Zmuszony jest wskoczyć do wody, a jego prowizoryczna tratwa zostaje rozerwana na strzępy. W tym momencie żaglówka zatrzymuje się, a rybak zdaje sobie sprawę, że to jakiś nawiedzony lub nadprzyrodzony statek. Postanawia, że woli dryfować bez celu w wodzie niż wracać na przeklętą łódź. Akcja przenosi się do nocy, gdy widzimy mężczyznę wciąż unoszącego się na zimnej wodzie. Chwilę później coś go przeraża, ale okazuje się, że to przyjazny delfin. Pojawia się więcej delfinów, które skaczą radośnie wokół niego, dając mu chwilę radości. Jednak w tym momencie ILS ponownie się pojawia, płosząc delfiny. To rozczarowuje rybaka tak bardzo, że krzyczy do delfinów, by nie odchodziły. Zaczyna odczuwać silne zimno, więc nie mając innego wyjścia, wraca na nawiedzony statek. Potem idzie do łóżka, przykrywa się kołdrą i zasypia. Następnego ranka, gdy się budzi, czuje się niezwykle słaby i wyczerpany. Spogląda na zewnątrz i zauważa, że łódź porusza się z dużą prędkością. Gdy próbuje wyjść na pokład, odkrywa, że główne drzwi są zamknięte. Chwilę później słyszy dziwny dźwięk dochodzący z łazienki i postanawia to sprawdzić. Tam znajduje mały właz w rogu, którego wcześniej nie zauważył. Otwiera go i odkrywa, że prowadzi do ciasnego magazynu. Jednak zaraz po wejściu drzwi zatrzaskują się, ponownie go więżąc. Słyszy również kroki w oddali, co jeszcze bardziej go przeraża. Rybak desperacko próbuje otworzyć okno nad sobą, ale mu się nie udaje. Tymczasem łódź zbliża się do małego nadmorskiego miasteczka, które może być jego ostatnią szansą na ucieczkę. Słyszy kroki, więc błaga niewidzialną osobę o zatrzymanie łodzi. Załamuje się i płacze, mówiąc, że dłużej tego nie wytrzyma. Wkrótce zaczyna mieć problemy z oddychaniem z powodu braku tlenu w ciasnej przestrzeni. Jednak w ostatniej chwili właz otwiera się automatycznie. Mężczyzna podejrzewa, że to kolejna sztuczka, więc ostrożnie rusza na pokład. Ku swojemu szokowi odkrywa, że łódź przycumowała do miasta. Bez chwili zwłoki skacze z łodzi i w końcu oddycha z ulgą. Następnie znajduje się w dziwnym miasteczku, w którym nie ma żywej duszy. Podnosi żelazny pręt i zaczyna szukać winowajcy, który mu to zrobił. Jednak natrafia jedynie na opuszczone, rozpadające się budynki. Nie ma żadnych oznak ludzkiej aktywności, choć w porcie wciąż widać kilka statków. Niedługo później słyszy hałasy w oddali i zauważa, że ILS szykuje się do odpłynięcia. Zaczyna iść w jego stronę, chcąc zobaczyć, dokąd zmierza, ale łódź znika w powietrzu, pozostawiając go osłupiałego. W ostatniej scenie mężczyzna bez celu błąka się po wyspie, zdezorientowany i niepewny, gdzie się znajduje. Po pewnym czasie niewytłumaczalnie dociera na drugą stronę wyspy, dokładnie w to samo miejsce, z którego wyruszył na początku filmu. Jest zszokowany, widząc swoją małą łódkę, tę samą, która tajemniczo zniknęła kilka dni temu. Gdy kamera oddala się, widzimy, że w pobliżu przebywa kilka osób, które cieszą się wakacjami, jakby nic niezwykłego się nie wydarzyło. Film kończy się ujęciem małego otworu w wodnej jaskini, który prowadzi na otwarte morze. W oddali widać nawiedzoną żaglówkę po raz ostatni, jakby szukała kolejnej ofiary.